No właśnie, szanowni państwo, obiecaliśmy podróże w ciekawe miejsca i tej obietnicy dotrzymujemy. Teraz zabieramy państwa do Stadniny Koni w Białce, a raczej zabieramy pośrednio dzięki naszemu gościowi Jarosław Skrzypek z tejże stadniny. Witaj. Dzień dobry, cześć. Co tam ciekawego się z końmi dzieje, że tak powiem? Bo tak jakoś to chyba wszystko w pandemii zeszło na drugi plan. Nie ekscytowaliśmy się aż tak bardzo tymi stadninami, tymi pięknymi zwierzętami, ale wy na pewno ciężko pracowaliście. Tak, tak. Bardzo chciałbym na temat pandemii rozmawiać w czasie przeszłym i zapomnieć o tym ostatnim półtorarocznym okresie, gdzie naprawdę mocno wygasiliśmy naszą działalność pokazową, czempionatową, sportową. I ufam, że powoli wracamy do naszej poprzedniej formy, do życia i od czerwca planujemy już szereg imprez, wydarzeń sportowych, pokazowych, czempionatowych. A zatrzymajmy się jeszcze tutaj w sferze pandemii. Jak wpłynęła ona na funkcjonowanie samej stadniny? Jak ona wpłynęła też na przykład trenowanie koni, na ich życie na co dzień? No bo jednak to życie cały czas trwa i zwierzę potrzebuje ćwiczeń, treningów. Tak, niemniej zupełnie przeorganizowaliśmy naszą pracę, wyciszyliśmy się totalnie, postawiliśmy na inne nurty hodowlane oraz treningowe. Treningi sportowe w bardzo niewielkim zakresie, tylko w ten sposób, aby utrzymać dotychczasową formę. Wyłączeni zostaliśmy z dotychczasowej rywalizacji sportowej, do której zamierzamy od czerwca wrócić, więc zupełnie inny tryb działania. Stadnina zamknięta dla osób z zewnątrz, dla publiczności, dla gości. Bardzo czekaliśmy na ten czas, który właśnie w tej chwili się pojawia. No, ale mam wrażenie, że ten czas, który się teraz pojawia, to też wiąże się, powiedziałbym chyba, z pewną ekscytacją w branży, bo zdaje się, że już można zgłaszać konie na Pride of Poland, czy też już mamy ich listę. Tak, tak, znany już jest termin aukcji w Janowie Podlaskim Pride of Poland, będzie to połowa czerwca. Wytypowane są również konie ze stadnin państwowych. Jeśli chodzi o nas, mogę tutaj wypowiadać się na temat Białki. Mamy 4 swoje typy, które już od początku bieżącego roku przygotowujemy do aukcji. No właśnie, i ta aukcja pewnie, no tak patrząc z perspektywy laika w tej branży, wydaje się takim ukoronowaniem całego sezonu, ale wspominałeś też o szeregu wydarzeń, które od czerwca rozpoczynacie, na które będziecie zapraszać. Zdradź proszę troszeczkę szczegółów. Ja może przed tym wrócę jeszcze do aukcji Pride of Poland, aby zamknąć ten temat podczas naszej rozmowy. W ubiegłym roku udało nam się sprzedać jedną z naszych klaczy, Perfinka, za rekordową cenę wynoszącą 6 milionów złotych. Marzymy o tym i pracujemy nad tym, aby podtrzymać tą formę. Mam nadzieję, że przy odrobinie szczęścia i wytężonej pracy uda nam się przynajmniej zbliżyć do tego wyniku. Natomiast jeżeli chodzi o odmrożenie i przygotowywanie się do otwarcia na świat, to w czerwcu mamy zaplanowane w Białce 3 imprezy. Naszą flagową, młodzieżowy pokaz koni arabskich czystej krwi, która odbędzie się w drugi weekend czerwca, 5-6 czerwca. To wydarzenie zapowiada się bardzo ciekawie, chociażby ze względu na frekwencję, która jest imponująca. Do tej pory zgłosiło się, będę tutaj mówił troszkę nietypowo o koniach, 109 koni, bo to są główni aktorzy tego przedstawienia. Tydzień później czempionat narodowy koni angloarabskich rasy małopolskiej i czerwiec wieńczymy konnymi rajdami długodystansowymi. 3-dniowa impreza o charakterze ponadregionalnym, powiedziałbym nawet europejskim, potwierdzili swoją obecność zawodnicy spoza granic naszego kraju. Startować będziemy na terenie Białki, w rejonie Białki na dystansach od 20 do 80 km. I mam nadzieję, że te wszystkie imprezy będą do dyspozycji, że tak powiem, widzów, oczywiście w miarę obowiązujących obostrzeń. Tak, tak. Jeżeli nic się nie zmieni, a być może nawet kolejne restrykcje, obostrzenia zostaną zniesione, tudzież poluzowane, my w tej chwili przygotowujemy się tak, jakby te wydarzenia, imprezy sportowe miały odbyć się w jak najszerszym zakresie, zarówno dla zawodników, sportowców, jak również dla publiczności.
Oczywiście będziemy o tym informować także na naszej antenie, czyli Lubelski Oddział Telewizji Polskiej, ale ja jeszcze podpytam o Perfinkę. Czy utrzymujecie kontakt z właścicielem? Wiecie, co teraz u niej słychać? Rekordzistki, jeśli chodzi Perfinka, o cenę. Perfinka wylądowała na innym kontynencie. Kontakt jest tylko w tym momencie wirtualny. Śledzimy jej kolejne sukcesy. Po paśmie sukcesów w poprzednich 2 latach na pokazach i czempionatach na kontynencie północno- i południowoamerykańskim przyszedł czas na kraje Zatoki Perskiej i świat. I jak sobie tam radzi? Doskonale, doskonale. Jeśli tylko startuje, pokazuje się na ringach światowych, to jest to. Mam nadzieję, niekończące się, trwające pasmo sukcesów. Wiesz co, tak jeszcze na koniec zapytam, cały czas wypowiadając się z perspektywy absolutnego laika, czy na przykład taki sukces na Pride of Poland, jak ten ubiegłoroczny, on zmienia troszeczkę optykę potencjalnych nabywców, jeżeli chodzi o wystawiane przez was konie? Jakby ranga waszej stadniny troszeczkę wzrosła? Tak, niewątpliwie tak. Ranga stadniny po tak spektakularnym sukcesie i sprzedaży niewątpliwie rośnie. Powiem więcej, rośnie i wzrasta ranga polskiej hodowli koni arabskich. Czyli wraca tam, gdzie jej miejsce. Tak, tak, tak. Cały czas nad tym pracujemy. No właśnie, szanowni państwo, to my na pewno życzymy z serca jak najlepszych owoców tej pracy. Jarosław Skrzypek, stadnina koni w Białce. Słyszeliśmy, że warto będzie w czerwcu do Białki się wybrać. Będziemy relacjonować, ale będziemy też, mam nadzieję, przypominać o tym, bo chyba i za tym wszyscy tęsknimy, nawet jeżeli sobie tego tak nie uzmysławiamy. No i tęsknimy. Już trzymamy kciuki za nasze zawodniczki. Zdecydowanie tak. I trzymamy też kciuki za to, żeby państwu do gustu przypadł pomysł Izy Śledź na obiad. Izy Obiad na Śledzia też mógłby przypaść.